Siemanko YouTube, z tej strony Cezary Dymkowski. W dzisiejszym odcinku przeanalizuję oraz ocenię technikę wykonania pompek pana Jacka Murańskiego, o którym ostatnio w internetach jest dość głośno, więc posłużymy się nim jako przykładem do tego, jak robić lub nie robić pompek. Mateusz Murański, syn pana Jacka, wielokrotnie wspominał, że jego tata jest w bardzo dobrej formie i potrafi wykonać 300 pompek naraz. Na jednym z filmików sieci można zobaczyć, jak pan Jacek wykonuje pompki, przynajmniej tak jest napisane w tytule, z klaśnięciem. Zacznijmy od definicji pompki. Pompka jest to ćwiczenie, w którym opuszczamy oraz unosimy ciało poprzez zgięcie i wyprost w stawach łokciowych i ramiennych. Pompka z klaśnięciem zaś jest to ten sam ruch, z tym, że ruch wypychania jest na tyle dynamiczny, że nasze ramiona unoszą się ponad podłoże i właśnie jest to moment, w którym możliwe jest wykonanie klaśnięcia. W regulaminach zawodów typu street workout pompkę uznaje się za zaliczoną, podczas kiedy w momencie zejścia ćwiczący dotknie klatką do pięści sędziego, natomiast w momencie wypychania wyprostuje łokcie w pełnym zakresie ruchu. Przyjrzyjmy się pompkom pana Jacka i zadajmy sobie dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, czy następuje to tu opuszczenie i podnoszenie tułowia? W delikatnym stopniu tak. Jednak czy opuszczanie te jest wykonywane poprzez zgięcie stawów łokciowych? Raczej nie. To, co tutaj widzimy, są to po prostu klaśnięcia wykonywane w podporze przodem, ale bez pompki, a sam podpór przodem jest w dodatku wykonany niepoprawnie. Podsumowując, to, co robi pan Jacek, nie można nazwać pompkami. Został nam do analizy sam podpór przodem. Z definicji jest to plank antywyprostny, w którym pracujemy mięśniami z przedniej części naszego ciała. Napinana jest wówczas taśma mięśniowo-powięziowa przednia. Poprawną technikę uznaje się wtedy, gdy ćwiczący ma neutralnie ustawiony kręgosłup oraz całe ciało w jednej prostej linii. Jak widać, pan Jacek się do tego raczej nie stosuje. Oczywiście ta druga osoba na nagraniu również się do tego nie stosuje. Widzimy, że to, co pozwala panu Jackowi na chwilę oderwać ręce, to dynamiczny ruch bioder ku górze. Ruch ten zainicjowany jest oczywiście najpierw obniżeniem bioder i w momencie właśnie, kiedy te biodra są nisko, uwidacznia nam się taka poprzeczna zmarszczka w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Wskazuje to na pogłębianie lordozy lędźwiowej oraz niestabilność w tym obszarze. W tej sytuacji pan Jacek tak naprawdę nie ma szansy na odpowiednią pracę mięśni brzucha. Idźmy dalej, spójrzmy na wyższe partie ciała. Zwróćcie uwagę na obręcz barkową i odcinek szyjny. Głowa i szyja jest ustawiona w protrakcji, co może skutkować przeciążeniami mięśni szyi. Może zaburzać to przewodnictwo nerwowe i czucie ciała. Oraz na pewno zmienia się i pogarsza stabilizacja na całej obręczy barkowej. Mimo beznadziejnej techniki wykonania tego ćwiczenia, którego nazwę zmieniłem na podpór przodem z klaśnięciem, nie można odmówić panu Jackowi wydolności, ponieważ tego typu ruchy był on w stanie wykonywać przez 60 sekund bez przerwy. Pamiętajcie jednak, że taka technika długoterminowo może prowadzić do przeciążeń stawów i mięśni odcinka szyjnego oraz lędźwiowego kręgosłupa. Na pewno mocno dostają tutaj również nadgarstki poprzez ten dynamiczny moment uderzenia nimi o podłoże. Tak więc jeśli nie zależy Wam na kontuzji oraz na tym, aby wspierać fizjoterapeutów poprzez zapewnianie im pracy, to wykonujcie ćwiczenia trochę inaczej, trochę bardziej poprawnie technicznie. Film ten nagrałem w celach edukacyjnych i nie miałem zamiaru nikogo urazić. Uważam, że ocenianie techniki znanych osób może być świetną formą przekazywania wiedzy. Dajcie znać, co sądzicie. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Zostawcie komentarz, łapkę w górę. Dawajcie mi znać, kogo technikę mógłbym ocenić i do następnego. Siema!